będę. Naszych głównych gości, prezydenta Przemyśla, prezydenta klubu Fajki, zastępu prezydenta Rady Miejską, zaproszonych gości, przedstawicieli cechów rzemiosł różnych, przedstawicieli klubów Fajek z Polski, zagranicy, przedstawicieli Stowarzyszenia Wojak, Przyjaciół Dobrego Wojaka Szczejka. Witamy wszystkich, szanowni państwo, jak tylko wejdziemy tutaj na plac, rozpoczniemy uroczystość rozpalenia tejże fajki ławeczki, która symbolizuje nasze święto. I w ten sposób rozpoczniemy kolejny 2024 rok fajkowy. W tym mieście to święto od 19 lat ma miejsce i ma się dobrze. Za rok dobry jubileusz. Szanowni państwo, drodzy fajczarze, drodzy fajkarze, fajczarki, fajkarki, wszyscy goście, którzy dzisiaj odwiedzili nasze miasto, oczywiście witamy na naszym corocznym święcie. W tym roku, jak już tutaj padło, patronem jest fajka francuska, więc bawmy się po francusku, niech leje się wino, niech sypią się francuskie żarty, bawmy się i palmy fajkę. Vive la vie! Szanowni państwo, mamy tutaj naszego przyjaciela z Francji, z Muzeum Francuskiego, które wypożyczyło eksponaty. Te fajeczki piękne można oglądać w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Antoine Grenot, zapraszamy o kilka słów po francusku, bo to fajka jest francuska naszą opiekunką w tym roku. Oczywiście tłumaczy Laurent Rock, mieszkaniec Krakowa, ale Francuz. Bonjour à tous, je voulais déjà remercier. Remercie le maire de Przemyśl et exceptionnellement Zibi aussi. Witam wszystkich tutaj w Przemyślu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem wielkie podziękować pana prezydenta miasta tutaj z tyłu i Zbyszek Bernarczyk, prezydenta Broda. Nie słyszę. Głośniej poproszę. Pour moi, c'est un événement assez incroyable ici. Je viens également d'une ville en France où on fabrique des pipes depuis 200 ans. Et il y a eu jusqu'à 6000 ouvriers sur la pipe à Saint-Claude, en France. Et c'est le lien qui nous lie avec Zibi. Et voilà. Ja przychodzę z miasta, które się nazywa Saint-Claude, w Jura. Gdzie są góry i my jesteśmy miasto, które ma ponad 600 lat i ponad 6 tysięcy osób pracują ze mną. A tutaj jestem bardzo pod wrażeniem, że taka wielka impreza się przygotuje, taki marsz i jestem zachwycony i trochę degustowany, że tutaj we Francji nie mamy takiego dobrego święta! Je suis également président du musée de la pipe à Saint-Claude, avec une fabrique de pipe à côté. Et nous accueillons chaque année des étrangers. Donc les fumeurs de pipe polonais sont les bienvenus à Saint-Claude pour visiter le musée, mais aussi pour faire partie, pourquoi pas, de la confrérie des pipiers, où je suis également président. Jestem prezydenta koła właśnie Saint-Claude. Też mamy wielkiego muzeum, które jest też dużo mamy fajek i mamy wielką historię fajki
i też mamy koła starszego, które się nazywa Confrérie des Pipiers de Saint-Claude i zapraszamy wszyscy Polaków, bo co roku przyjmujemy 6 osób lub 7 z całego świata. Merci à tous et vive la pipe! Dziękujemy wszystkim i życzę vive la pipa! Vive la pipe! Vive la pipe! Jeszcze coś? Merci beaucoup! Dziękujemy wszystkim! Przepraszam, Zbyszka Bednarczyka, prezydenta Przemyskiego Klubu Fajki. Dymu dla nikogo, zapach dla wszystkich, smak dla mnie, tak głosi pewne przysłowie, które i nam przyświeca. Fajczarze to ludzie, którzy szukają raczej pokoju. Na wschodzie potrzebny jest pokój, a więc musimy więcej fajek robić, żeby ludzie żyli w pokoju. Bardzo dziękuję wszystkim gościom obecnym na święcie fajki, którzy dali się namówić na mistrzostwa w wolnym broniu fajki, które były się w klubie Buena Vista. Jest nowy król, za chwilę będziemy koronować. Cóż więcej mogę powiedzieć? Chciałbym, żeby to święto pokazało Antoine'owi, całemu światu, że my jesteśmy fajną drużyną, fajnie gramy, fajnie śpiewamy. Miasto jest naprawdę fajowe, czego powrotu tego miasta zawsze wam życzę. Dziękuję. Częstochowa Pipes and Drums gra utwory tradycyjne szkockie. Niektóre z nich mają około 300 lat.
Dziękuję. No i tak. Świetnie, drodzy Państwo, kolejny utwór. Zagram go sam. Tak. Czyli jednak. Czyli jednak zagram go sam, bo sytuacja jest następująca. Chciałem Państwu opowiedzieć historię na Dzień Kobiet. Trochę już jest chyba po Dniu Kobiet. To zależy, jak mi to spojrzeć. To jest nawet przed Dniem Kobiet. Tak. Ale jest chyba bardziej. To jest ileś dni przed Dniem Kobiet. Tak. To jest piosenka nazywa się Święto Grażyny. Trochę lat już ma. To jest piosenka oparta na stereotypach zdecydowanie. Nie wiem, co to mówi. Chyba to jest stereotyp. Jestem niepokonany,
w miłości do ciebie kocham ciebie tak jak burza kocha każdą swoją chmurę. Kocham ciebie jak odkurzacz kocha swoją rurę. Kocham jak automat, że to już kocham jak ręka miarka. Kocham ciebie tak jak beton kocha betoniarka. Mej miłości sześciopak nie uwierzę w żadne słowa. Choć jestem prosty chłopak, dla mnie jesteś wyjątkowa. Nie ma co nad losem szlochać, nawet gdy będziesz w potrzebie. Bo ja kocham cię kochać, prawie tak jak kocham ciebie. No a kocham tak jak burza kocha każdą swoją chmurę. Kocham ciebie jak odkurzacz kocha swoją rurę. Kocham jak automat, że to już kocha jak pęka miarka. Kocham ciebie tak jak beton kocha betoniarka. Ja wielbisz ciebie, jest mi dane. Odważnie, drodzy państwo. Jest ma tu dla mnie wielką uwagę. A że kochać cię przestanę, to nie biorę pod uwagę. W mej miłości jestem twardziej, spełnię wszystkie obietnice. Bo cię kocham nawet bardziej niż kochają cię rodzice. No a kocham tak jak burza kocha każdą swoją chmurę. Kocham ciebie jak odkurzacz kocha swoją rurę. Kocham jak automat, że to już kochają ręka miarka. Kocham ciebie tak jak beton kocha betoniarka. Ja naprawdę mam głęboko tych, co stwierdzą, że to wieś. Bo ja wiem, że jestem spoko, mimo że mam skromność gdzieś. Innych głąców weź olewaj, a poproszę cię o rękę, bo ktoś inny ci zaśpiewa taką fajną piosenkę, bo cię kocham tak jak burza kocha każdą swoją chmurę. Kocham ciebie jak odkurzacz kocha swoją rurę. Kocham jak automat, że to już kochania węga miarka. Kocham ciebie tak jak beton kocha betoniarka. Wortek Szymański Trio, ogromnie brawa! Podobało się? Podobało się? Ja tylko przypomnę, że dzisiejsza impreza odbywa się dzięki naszym przyjaciołom, sponsorom, grupie PGNiG, grupie Orlen, Texom spółka z o.o., Zakłady Automatyki Polna S.A., Zakład New Amsterdam spółka z o.o., spółka M spółka z o.o., Zakłady Usługowe Południe, Transbet, Albatros, IPAP Niedźwiadek i oczywiście sponsor nagród Castorama. Drodzy państwo, organizatorem Święta Fajki od 19 lat jest Urząd Miasta Przemyśla, a także Przemyski Klub Fajki i Przemyskie Centrum Kultury i Nauki. Patronat nad naszą imprezą podjął marszałek województwa podkarpackiego, a partnerami naszej imprezy jest Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Cech Rzemiosł Różnych w Przemyślu. Cyrk Deryglasow to nowy projekt Olafa Deryglasowa, wokalisty i instrumentalisty, kompozytora i tekściarza od prawie 4 dekad związanego ze sceną niezależną i muzyką alternatywną. Kto nie pamięta pierwszego zespołu Olafa Deryglasowa, czyli Dzieci Kapitana Klossa? To był zespół. Pamiętamy? Pewnie, że pamiętamy. Cyrk Deryglasow jest czołowym przedstawicielem stworzonego przez siebie stylu vaudeville punk, czyli źli chłopcy śpiewają słodkie melodie. Przed państwem Cyrk Deryglasow! Gromkie brawa, przywitajmy artystów! Dobry wieczór państwu. Witamy cały Przemyśl. Powiem wam tylko jedno. Bardzo, bardzo spodobało mi się to miasto. Jest pięknie po prostu. Jest niesamowicie. Byliśmy dzisiaj na wycieczce, byliśmy w tunelach, byliśmy w piwnicach. Niesamowita sytuacja. Nigdy tu nie grałem i jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu tutaj dotarłem. Zagramy dzisiaj trochę ciekawych melodii. A jeszcze chciałem podziękować, jako że jestem trójmieszczakiem, jestem z marynarskiej rodziny. I słuchajcie, tu niesamowita sytuacja, bo kiedyś wasze miasto podarowało facetowi z Gdyni
jacht, który się nazywał Dar Przemyśla i facet opłynął świat na tym jachcie, nie zawijając ze żadnego portu, więc mamy poważne tutaj koneksje ze sobą. Bardzo mnie to również cieszy. To nie będzie jakieś tam plumkanie, więc będziemy troszeczkę głośno. Jeżeli jesteście, macie dzieci, to im natchajcie papieru do uszu, bo będziemy zaraz hałasować straszliwie. Wszystkiego dobrego. Jedziemy! Dziękuję bardzo za liczne oklaski. Jak to mówi mój kolega, oklaską nie było początku. Posłuchajcie. Pod moimi drzwiami stoi trzech policjantów, porcjent Kennery, pięć ministrów, recepcjonistka i kierownik zmiany. Ja leżę na podłodze i mam zasolany. Chcecie pana tak tuwaję, przecież nie palę. Myślę intensywnie, lecz nie mówię mi to wcale. Jakieś resztki jedzenia przyklejone mam po twarzy. Pełen nowych wrażeń na dole, na ulicy. Straży ratownicy, pali się kraj i pali w tym kamienicy. Złe przeczucie pełzane po czasce. Proszę się napić, mam tu sobie klasy. Próbuję się tu czasem, ale wtedy się stręczy. Piosenia rozpuszczone, czekolone i rysu. Łapa do boru, odbijam się w ściany. Pół gwiazd, brawa, nie wątpię, że zmieniamy. Dużo wina, dużo wódki, rozumiem.
żołądki, rozumek malutki. Ula, ola, ala! Nagle przypomniałem sobie, a to mój kumpel Wasio, a ten kto go zna wie, że to niezły Hasio. Rano właśnie spotkaliśmy się wczoraj przypadkowo, wzięliśmy po herbatce zachowując się wzorowo. Potem przyszedł profesorem i Rafał stomatolog, wypiliśmy kieliszku, pamięć zapaść nie rozwalał. Ja słowa do słowa, poszliśmy do stodoły, gdzie się właśnie odbywał jakiś meeting. Kłopot z tymi córkami, dlatego że jak one dochodzą do pewnego wieku, to się zaczyna kłębić pod furtką jakaś taka niezbyt przyjemna masa. Jakieś takie chłopaczki w dresach przyjeżdżają samochodami, golfami, ryją podwórko, czy ten trawnik przed domem i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie wymyśliłem, że ja muszę zrobić coś z tym, żeby ich po prostu nie dopuścić do tego zamku, w którym mieszkają moje księżniczki. Ponieważ ja pamiętam, jak sam byłem takim chłopaczkiem, który chodził po osiedle i mówił, tu jest, mieszka Mariola, dobra, pójdziemy. I natykałem się tego gościa w podkoszulku, pobrudzonego keczupem, który mówił, Jurki nie ma w domu, i myślałem, no to tak się to robi. I w związku z tym, jak zwykle, jak to tekściarz, musiałem to przekuć na piosenkę, oto ona. Posłuchajcie, żebyście zrozumieli coś, nie? To nie jest nasz koncert. Nie? To nie jest tak, że my mamy koncert, a wy nie macie koncertu. Wszyscy mamy koncert. Wszyscy od dziecka umieliśmy śpiewać. Ktoś nam to zabrał. Ktoś nam zabrał umiejętność niewstydzenia się z tego powodu, że śpiewam. Pani, widzę uśmiech na pani w czerwonym sukience, no po prostu widzę ten uśmiech. Pani na to czekała. Śpiewamy Łoje! To jest bardzo prosty tekst. I będzie jeszcze więcej takich rzeczy, które będziemy dzisiaj razem śpiewali, dlatego że ten koncert nie jest tylko nasz, ale jest nasz wszystkich. Łączymy się tutaj, ponieważ to jest fajne. Nic poza tym, nic w tym nie ma żadnego innego dna. No dobra, to jeszcze raz takim, co? Już odwrotki, Łoje? A chcesz zarządzanie tłumem, proszę Państwa. Proszę bardzo. No zrób. Chciałem przytulić po prostu. Zintegrować. Kolegę. Dobra, stoisz pod moimi drzwiami. Stoisz pod moimi drzwiami, gotów na podwoje. Łoje! Z uśmiechem mówić miło kasanowy, jakbyś przyszedł po swoje. Łoje! Więc
nie moja córka, dla mnie będzie zmienić mój ział. Gramy dalej piosenkę pod tytułem Baba gada do dziada. Na koncert i przez cały czas gada.